Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam ze Skoczowa. Mamy dzisiaj sobotę, 22 października. Zechciejmy wspólnie wsłuchać się i zechciejmy wysłyszeć, co Bóg pragnie nam przekazać poprzez hasła dnia dzisiejszego, które znajdują się w przewodniku z Biblią na co dzień. W drugiej Księdze Kronik, rozdziale 20, wierszu 12 mamy napisane: Nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze na Ciebie są zwrócone. A w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, wierszu 2 czytamy: Patrzmy na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Nasze życie, czyli Twoje i moje życie, dosłownie i w przenośni z dnia na dzień nabiera coraz lepszego tempa i niestety często nie jesteśmy w stanie o własnych siłach nad tempem naszego życia zapanować. Często z powodu zbyt szybkiego tempa życia oraz także z powodu mnogości podejmowanych przez nas przeróżnych zadań zaczyna brakować nam sił oraz energii. Jesteśmy nie tylko przepracowani, ale w sposób permanentny jesteśmy zmęczeni, a to powoduje, że jesteśmy przygaszeni. Jesteśmy znużeni natłokiem spraw oraz obowiązków. Nie mamy sił, nie mamy niczego. Co najgorsze, niby chcemy położyć się spać i odpocząć, ale noc okazuje się zbyt krótka, abyśmy mogli tych nowych sił nabrać. Noc jest za krótka do tego, abyśmy się zregenerowali. I przez to rano, kiedy wstajemy, jesteśmy niewyspani, zniechęceni. A zdajemy sobie sprawę z tego, że na ten nowy dzień, który się rozpoczyna, mamy wiele zadań, wiele obowiązków i nikt za nas tego nie wykona. Mamy takie odczucie, że nasze wewnętrzne baterie nie są w pełni naładowane i niepotrzebnie się denerwujemy. Niepotrzebnie się martwimy i nie wiemy, co mamy czynić. Nie wiemy, co mamy robić. Bóg dzisiaj, moi drodzy, przychodzi do Ciebie i do mnie. Bóg przychodzi ze swoim słowem i Bóg pragnie zapewnić nas, że nie musimy się denerwować, nie musimy się martwić. Bóg mówi: Nie jesteście sami. Nie jesteś sam. Bóg mówi: Jestem tuż obok Ciebie. Bóg mówi do Ciebie: Pragnę Tobie pomóc. Jeżeli czujesz się przemęczony, jeżeli czujesz się przywalony ciężarem swojego życia, Bóg pragnie to odmienić. On chce z Ciebie ten ciężar zdjąć. On chce zdjąć to, co przygniata. On pragnie Ci pomóc znosić trudy i kłopoty Twojej codzienności. Bóg jako kochający Ojciec chce dać Tobie wytchnienie w Twoim nieustannym wyścigu z czasem oraz chce uwolnić Cię od tej ciągłej, niepotrzebnej walki. Jednak Bóg się nie narzuca. Bóg niczego w Twoim życiu nie robi automatycznie. On oferuje Tobie swoją pomoc, swoje wsparcie, ale to Ty musisz zadecydować, czy z Jego pomocy chcesz skorzystać. Moim zdaniem warto Boga zaprosić do swojego życia. Warto, słuchajcie, każdego dnia do Pana Boga wołać, tak jak możemy przeczytać w przewodniku cytat na dzień dzisiejszy. Jest to fragment pieśni. Otwórz oczy duszy mej, Panie. Otwórz oczy duszy mej. Chcę widzieć Ciebie. Widzieć wielkość, Twe wywyższenie w blasku Twojej mocy i chwały. I niech te słowa nam towarzyszą. Bądźmy świadomi, że Bóg wyciąga dłoń, my tylko tej dłoni musimy się uchwycić i wtedy będziemy bezpieczni w Bożych rękach. Pomódlmy się. Łaskawy i miłosierny Panie Boże, dziękujemy Tobie za dzisiejszy poranek. Ty widzisz, że często jesteśmy zmęczeni, przemęczeni nadmiarem obowiązków, zadań, różnego rodzaju spraw, dlatego prosimy Ciebie o Twoją moc, o Twego Ducha Świętego, żeby pomagał nam wytrwać w naszej wierze. Boże, utwierdzaj nas w tym, że nigdy nie jesteśmy sami, ale że Ty jesteś cudownym pomocnikiem, który pragnie nas uratować, pragnie nam pomóc. Pobłogosław ten dzień, który jest przed nami. Spraw, abyśmy czuli, że jesteśmy w Twoich ramionach. Amen. Życzę Wam błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia.